W trakcie wtorkowej sesji Rady Miasta padł wniosek formalny o odwołanie przewodniczącej Iwony Mularczyk. Projekt uchwały w tej sprawie, podpisany przez 12 rajców, zgłosił przewodniczący klubu Koalicji Nowosądeckiej Maciej Prostko i zgłosił dość niespodziewanie, bo w trakcie procedowania nad zmianami w budżecie Nowego Sącza. Zgłaszam wniosek formalny o zmianę porządku obrad dzisiejszej sesji poprzez wprowadzenie do niej uchwały z druku nr 711 w sprawie odwołania przewodniczącej Rady Miasta. Jest to projekt uchwały podpisany przez grupę 12 radnych. Chwilę później z propozycją przeciwną wystąpił wiceprzewodniczący Artur Czernecki, zarzucając radnym klubów Koalicji Nowosądeckiej i Koalicji Obywatelskiej, że nie interesuje ich merytoryczna dyskusja nad budżetem miasta, a jedynie sprawy personalne. Mówimy o poważnych pieniądzach, o milionach, o inwestycjach. Pan dyrektor Adam Koński już czeka, żeby odpowiedzieć mi na pytanie, a państwo sobie w tej chwili robicie osobowe jakieś zabawy. Czy to traktujecie poważnie? Proszę wniosek formalny o kontynuowanie procedowania nad projektem uchwały. Sprawy osobowe to jest najważniejsze dla mieszkańców miasta i dla Wysokiej Rady. Żaden z wniosków formalnych pod głosowanie jednak nie trafił. Przewodnicząca Iwona Mularczyk powtarzała, iż procedowanie tego typu projektów uchwał jest niezgodne z prawem, bo obrady Rady Miasta przeprowadzane w formie online nie dają możliwości głosowań tajnych. Nie ma możliwości procedowania tego wniosku, dlatego nawet nie poddaję go pod dyskusję, a projekt uchwały przygotowany przez państwa będzie projektem uchwały, który znajdzie się w porządku sesji, najbliższej sesji stacjonarnej. Głos zabrał sekretarz miasta Piotr Lachowicz, który powołując się na pismo wojewody zarzucił przewodniczącej Iwonie Mularczyk kłamstwo. Zgodnie z wytycznymi pana wojewody zdalne głosowanie tajne można przeprowadzić za pomocą systemu zdalnego głosowania, jeśli będzie posiadał taką funkcjonalność. Dostaliśmy taką odpowiedź w imieniu służb pana wojewody, przypominam pani kolegi partyjnego. Niezależnie od tego została pani poinformowana o tym w drodze oświadczenia, że nasz system do głosowania zdalnego posiada możliwość głosowania tajnego. Nie mam pewności, że pismo przesłane przez wojewodę zostało zacytowane w całości, przekonywała przewodnicząca. To ja, a nie wojewoda, biorę odpowiedzialność za to, czy obrady są prowadzone zgodnie z prawem. Pan wojewoda nie daje żadnej pewności, nie bierze na siebie odpowiedzialność. Natomiast przewodniczący rady, który prowadzi, taką odpowiedzialność ma. Więc pan wojewoda, czy tam pan powie, że on jest moim kolegą partyjnym, czy nie, uważam, że niestosownie, jeżeli mówimy tutaj o projektach uchwały, to jest moje zdanie, my się mamy odnieść względem prawa i merytorycznie, a nie względem przynależności partyjnych i tym się kierujmy. Temat w trakcie dalszej dyskusji powracał jeszcze kilka razy. Radna Teresa Cabała pytała między innymi o to, dlaczego człowiek człowiekowi wilkiem jest. Kochani radni, po prostu jestem zniesmaczona. To nie w tym miejscu, nie w ten sposób. Panie sekretarzu, jestem zniesmaczona. Kolego Maćku, jestem zniesmaczona. I zadam wam jedno pytanie. Dlaczego człowiek dla człowieka wilkiem jest? To radna Iwona Mularczyk jest wobec nas wilkiem, odpowiedział przewodniczący Koalicji Nowosądeckiej Maciej Prostko. Brak chęci ustąpienia ze stanowiska pomimo bezwzględnej większości Rady Miasta i takiej woli, można skategoryzować, że ktoś wobec Rady Miasta jest wilkiem. Bardzo się cieszę, że pani radna dostrzega to, że pani radna Iwona Mularczyk, bo już nie będę mówił pani przewodnicząca, ponieważ utraciła legitymację swoim zachowaniem obecnym, pani radna Iwona Mularczyk jest wobec nas wilkiem. Dyskusję próbował podsumować też wiceprzewodniczący Artur Czernecki, który wniosek radnego Prostko określił mianem próby destabilizacji pracy Rady Miasta. Wrzutka pana Macieja Prostki, pana radnego, nic innego jak destabilizacja pracy Rady Miasta. Pracą samymi funkcjami naszymi osobowymi. Zajmijmy się w odpowiednim momencie, ale w tej chwili omawiamy o poważnych pieniądzach. Dajmy konkretnie pracować nad projektem uchwały budżetowej. Na miły Bóg, przestajmy się sobą zajmować. To druga próba zmiany składu Prezydium Rady Miasta Nowego Sącza. Kilka miesięcy temu radny Leszek Gieniec zgłosił wniosek odwołania wiceprzewodniczącego Rady Artura Czerneckiego. Ten wniosek także nie trafił pod głosowanie.